tylko dwóch, to bez problemu sobie z nim poradzimy. Chyba, że właśnie limit ma pierwszeństwo, więc od razu zaatakujemy. No i bardzo ładnie wykoszony. Pudło, pięknie. I teraz zdechnie też i drugi. Mhm, 27 level, bardzo ładnie. 20 tysięcy przy okazji kasiory. Więc możemy spokojnie. I udamy się do tego, do tej skrzyneczki na górze. Świetnie. Runiczne ostrze, o proszę. To na pewno jest dla Klauda. W takim razie. Co prawda trochę gorsza broń pod postacią materii, ale niech mu będzie. Nie ma materii połączonej. Na szczęście Cloud z tego nie korzysta za często. Nie mam żadnych materii AL ani Elemental, które bym tam używał przy nim. Magia. Spoko. Weźmiemy ręcznie. Vincent zaraz poka... O, jaki fajny miecz! Bomba. Vincent powinien zaraz mieć limit. Zobaczymy, co na limit jego robi przy okazji. Galleon Beast. Przemienia go w bestię. Dużo hapsów dostaje i się leczy przy okazji. To jest to, co wam mówiłem, że traci nad nim kontrolę na pewien czas, a on zadaje... Dobra! Zadaje potężne obrażenia. Tylko, że losowo. Po prostu nie kontrolujemy go i to jest szkoda. Mimo, że bardzo silny atak robi, to... Mam nadzieję, że wam się to podobało. Nie, chyba jeszcze żaden mój atak nie zadał 1500. Świetnie. I udamy się na most. O, nic mnie nie zaatakowało, no przy tym wszyscy się wystraszyli Vincenta. Tylko błagam, nie pęknij tak jak poprzednio. Brzydkie góry, nie? Dziwne. Straszne z jednej strony. Niepokojące też. Stare down. Co to będzie robiło? Bo nie znam, że narzuca jakieś statusy albo inne pierdoły. No, narzuca coś, tylko nie wiem co. Czy chyba zatrzymuje nawet? No, zatrzymuje. W takim razie baret. Weź tam. Posprzątaj, co? Czy nie będziemy się z nimi bawić, skoro oni będą spowalniać akcję? Zastanawiam, skoro Vincent ma tak potężny limit, to czy opłaca się na nim trzymać materię określoną? Bo skoro i tak tracę nad nim kontrolę. Zastanawiam, czy się opłaca. Kolejna walka. Cloud ma limit, ale nie będziemy nawet z niego korzystać. Shiva zrobi to za nas. Czemu nie mają tak wysoką szansę, że zadziałają pierwsi? Całe szczęście, że Cloud nie zaatakował. Diamond Dance, mam nadzieję, że zakończy sprawę.
No i tak jak myślałem, zakończył sprawę definitywnie. Dobrze jeszcze, że ataki z modu. O, Shiva awansowała. Bardzo fajnie. Będzie można ją chyba przyzwać dwa razy, a potem będzie robiła dużo większy damage. Obrażenie, nie damage. Przestań zangielszczać ciągle. Gdzie mam zaraz się udać? Aha, można to opuścić. Tam jest save wall, to chcę tutaj w takim razie iść. Okej, okay, tu jest droga do reaktora z kolei. To można by save wall. O, właśnie. Poza tym tu jest jeszcze jakiś... Bo nus, tam coś siedzi. Świetnie, jest wielka brówka. Może się uleczymy. Najpierw magia, baret, leczenie. No i myślę, że to powinien starczyć. Na przykład zrobię save'a na przykład w emulatorze. I teraz możemy zejść na dół spokojnie. To jest chyba boss w ogóle. Przy okazji go zabiję. Albo nie boss. To jest całe stado. Dobra, to Ifrit. No i summon. Ifrit. Baret niech użyje leczenia 2, jeśli oni przeżyją, to... No, masz 5 celi. Mam nadzieję, że zginę. Oho, ho, 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 1500 każdy. Oberwał. Pięknie. Sporo doświadczenia. Prawie jak za bossa. No i teraz boss. Właśnie. Mogłem się uleczyć przedtem. No nic, ale zacznijmy ostro. O nie, nie byle... Kurwa, tym klikaniem dwa razy. Summon. Ifrit. Magia, leczenie. Fajnie wygląda. Dziwnie trochę. Wow, dość mocno atakuje poza tym. Hellfire'a, świetnie. Magie, co ty masz? Demi. Demi nie działa na bossa chyba. Sumo, Shiva, Titan, Odina jeszcze nie używaliśmy. Ale Tito, Odin jak dużo zabiera. No nie. O, fajnie, leczy się od ognia. Może szybkość na wszystkich. No dobra, poczuj siłę Odyna. Odin, przybywaj. W ósemce to był jeden z najpotężniejszych summonów. Znaczy, on potrafi się zjawić losowo podczas walki i wtedy zabije przeciwnika. Od razu. Wystarczyło go mieć w ekwipunku. Ale tak, bardzo fajna animacja jest. No i nice. Hell combo. Wow. Okej. Okay. Że bardzo dużo mu to zabrało. Vincent ma limit przy okazji. Zaraz się uleczy do pełnej. Mu wpierdoli z gołej łapy. Świetnie. Szybkość do tego. Sumo. Tytan. I limit obradu. Bestii. Magia, leczenie 2 na wszystkich. Galleon Beast. No teraz oberwiesz. 1200 absurd. Kombo na niego, mówisz, mu pieprzy. Tylko, że ma losowe ataki, tracę na nim kontrolę. Ale gdy ma hejsta na sobie, to jest... Daje czadu. Mam nadzieję, że tego nie uleczy.
Tak jest! Poczuj potęgę ziemi. Świetnie, leczenie 2. Możemy od razu go zaatakować. Złapy już. Berserk and Dance. Tak. Bardziej bym się cieszył, jakbyś atakował tym swoim... tą swoją flarą, czy coś tam. Teraz będziemy pakować zwykłą. Widzicie, dlatego nie przepadam za nim. On jest potężny, faktycznie silny jest. Tylko, że... kurde, żeby ta jeszcze jego siła była kontrolowana przeze mnie. A nie tak, że on wszystko robi sam. To bym się bardzo cieszył. To kiedy trwa ten jego limit? Czy on się uleczył właśnie? Skubany. No ale coś za coś, jakby każdy kurde jego limit walił po tak 1500, to był potężny. Co to jest Trin? No, co to zrobi? Ała! Dobra, nieważne. Leczenie 2 na wszystkich w takim razie. To był mocny atak. Oj tak, kogo zabijesz? Oczywiście Barretta. Pięknie. Jedyną osobę, która mogła mnie teraz uleczyć. Teraz? Blast Wave? Nie mówisz wcześniej? O, tak! Też widzę, że to było bardzo przydatne. No i znowu zabiję go, no. Pięknie. Będzie go tak wskrzeszał, on będzie umierał. Gdzie to jest, no? W tym tempie trochę mu to zajmie zabijanie go. Wilkołakowi. Leczenie 2, o świetnie. W takim razie teraz ja będę miał szansę się wyleczyć. Magia, leczenie 2 na wszystkich. Dziękuję. No ale silny koleś, silny faktycznie. No i znowu train. To było takie mocne. Oh, come on! Leczenie 2 na siebie. Cloud, ty w takim razie duży napój na siebie. No i oczywiście na Clouda idzie. Tam gdzie najmniejsze zdrowie. Cloud limit, świetnie. Magia, leczenie na Clouda. Cloud powinien teraz użyć limitu swojego. Tylko właśnie tego, nie tamtego pierwszego. Ten Vincent chyba do śmierci, to trwa do jego śmierci. Może to zada mu dość dużo, wystarczająco dużo obrażeń. Bighorn. Duży napój w takim razie na Vincenta. Zastanawiam się, czy w ogóle opłaca się go leczyć. Tylko on za chwilę walnie tą flarą. No, w zasadzie już padł. Dobra. Vincent mi wrócił do normalnej postaci chyba. Dopiero to przerywa jego combo. No, w takim razie... użyj... Pióro Feniksa. Świetnie, on się leczy. Magia, leczenie 2... na Vincenta. W takim razie on wróci do żywych, od razu. I kolejne ataki na niego. Masz szybkość w takim razie. Masakra, jakie to jest potężne.
duży napój na siebie, Barret. Ty z kolei też duży napój na siebie. A Vincent oczywiście tak samo duży napój na siebie. Limit Grave Bomb. Czy tam Grenade Bomb. Problem z tym bossem jest taki, że się po prostu często leczy. Na Cloud atakujesz. Barret, magia, leczenie 2 na Clouda w takim razie. Ty magia... debariera. Nie wiem, też leczenie 2, tylko że na... Znowu na Clouda. A Barret niech użyje Teru na siebie. Nie mogę pozwolić, by tam wszyscy spadli. O właśnie. Haste plus limit, po prostu taki szybkość. Vincent znowu, leczenie 2. Nie na niego! Jezus, nie na niego! Kurwa, kto wymyślił, że jak strzałka w bok daje, to na niego pójdzie leczenie. O, jak fajnie. Liczyłem na to przed chwilą, że może już zabije. W takim razie muszę pozabierać Vincenta w niektóre materie. Gem Ring. Co to daje? O, świetnie. Zdobyłeś materię Counter. To jest bardzo dobra materia. Teraz może pozabieramy mu... przede wszystkim zabieramy mu to. Al. Zabierzemy mu to. Damy mu głównie jakieś elementy. Rzeczy, które będą pomagały pasywnie, nie będę musiał... O, świetnie. Teraz na przykład damy mu... Elemental i z... Bio, na przykład. Albo z ziemią. To będzie dobre. Elemental z ziemią. Plus na przykład takie rzeczy jak... Enemy skill. Nie ten enemy skill, poproszę. Broń przyjmuje efekty dołączonej materii. Efekt w takim razie... Tutaj by się przydało narzucić jakiś status na niego. To może być mini. Świetnie. Zobaczmy, co ma jeszcze, co ma Cloud w takim razie. O właśnie, Cloud dostanie... Kurde, nie Al. Nie, on niech Odyn zostanie. Barretowi pozmieniamy w takim razie. O, w tym miejscu. Dostaniesz... Al z... Czasem. Jest time. Jest time na górze. Świetnie. Styl, kradnie jest zupełnie nieprzydatne, to weźmiemy ci damy Ifrita. Życie. Jesteś głównym leczącym. Taką tak postać wspomagająca. Shiva, Chocobo, Titan, Enemy Skill, Wyrok. No. O, Trine się nauczył! Świetnie. To może w takim razie... Zamienimy mu ten enemy skill na Restore. Będziesz mógł leczyć. Detox na... Masz Fire'a? Tak, masz Fire'a. No na pewno na Lighting. I Demi na Ice. Vincent dostanie za to enemy skill. Potem mocniejszy enemy skill bym prosił. Ten. Dostanie też przy okazji też fire, żeby mógł tam coś atakować. I lighting, żeby się dalej nabijała. Poison nie potrzebuje, styla nie potrzebuje. Szok, śmiertelny cios też nie. Ewentualnie cover może wziąć. Będziesz w
formie bestii przyjmował więcej ataków na siebie. I szybciej wejdzie też w stan. Salut. Leczenie 2. Czy moment, to nie, cover i jeszcze counter bym chciał ci dać. Mini. Czy to mi jest naprawdę potrzebne? Broń zadaje na stan żywiołu dołączonej materii. Broń przejmuje efekt dołączonej materii. Aha. Ogień 2, błyskawica 2. Counter attack. To jest bardzo dobra materia. Jedna z najlepszych. W takim razie zmienimy to na to. Barry, co ty miałeś? Szybkość, leczenie, rachmu, ifrita, życie. To nie mogę nic zmienić w takim razie. O, poczekajcie, bo przecież on mi dał jakiś przedmiot. Właśnie, James Ring mi dał. Chroni przed paraliżem, petryfikacją, zwolnieniem. Takie sobie. Być może zobaczmy ekwipunek. Jeszcze sorry, że tak długo tu siedzę, ale muszę sobie... Amulet gwiazd, chroni przed zatruciem, to nie będzie. Claude, co ty masz za obręcz? Mocy ty masz. Siła plus 10, nie, to też nie będziemy zmieniać. Ale jego w formie bestii to możemy dać. Gem Ring, właśnie. Gdzie chroni go przed każdą tam... dowolnymi atakami. Ogień 2, błyskawica, lód. To ma dużo. Ogień, błyskawica, lód. Spok. Może być. To w takim razie coś takiego mogę się bawić. I jeszcze uleczymy się w... save pointcie. Za pomocą namiotu. Gdzie ten jest namiot? Mhm, świetnie. I teraz mogę dać zapisz. Myślę, że teraz ustawiłem już dobrze wszystkie ataki. Vincent będzie brał na siebie obrażenia, dodatkowo za każdym razem będzie mógł wyprowadzić kontratak, będzie pewna szansa. Nawet jak otrzyma to obrażenia z materii cover, to się będzie fajnie kombinować. I w takim razie idziemy, zobaczymy, czego pilnował ten boss. Wow. No dobra, najwidoczniej tutaj było paręnaście rzeczy, gdzie mogłem się podziać. I chyba wyszliśmy na drugą stronę, teraz nie będziemy tam sprawdzać reszty. Tak, wyszliśmy na drugą stronę, gór. I zaraz się powinniśmy udać tam. I tam zwerbujemy Pasida. Niestety, bugi został. Trudno się mówi. Walka. Walka z czymś, co wygląda jak dwa smoki. No dobra, zobaczymy, czy są mocne. Dziwnie wyglądają. O, ale śmieszne ataki zadają. Pewnie mają jakąś zajebistą magię, ale... Poison Blow. A ty jesteś chyba odporny na Poison. No właśnie. On to nawet dobrze trafił. Świetnie. O, cover. Chyba, że zadziała kontratak. Nie, Vincent Limit. I za będzie ten 29 na 29 level u Claude'a. Też jest powód do radości. Gdzie jestem? Aha, musimy to okrążyć w takim razie. Tak jest, moi drodzy, tutaj będzie cit do zwerbowania. Dołączy do naszej drużyny. A po nim, znaczy po tej wiosce już chyba zdobędziemy nawet możliwość latania po mapie? To mi się wydaje. Galian Beast, teraz użyjemy też. Zobaczymy, ile teraz hapsów dostanie. Wiem, że jego ostateczną formą jest właśnie taki latający diabeł. Beast Flare od razu, z grubej rury.
No i świetnie, 29 level. No chyba nie będę musiał tu łazić po okolicy i szukać jakichś leveli. Coś się tu dzieje dookoła w ogóle? Nie, tu są góry Nibel. Tam się też nic nie dzieje. Tak zastanawiam, bo po tym, po tej wiosce będziemy już płynąć chyba na północ, na północną wyspę ostatnią. No, zrobimy save'a przed wejściem do miasta. O, tu na trzecim save'ie. Bez problemu. Ile już godzin gram w to? No, w ogóle mam 13 godzin na liczniku, nie wiem. I wchodzimy do tego miasteczka. To jest dość małe miasteczko. Co to jest? Tu jest rakieta, mój drogi. Chyba trochę stara. Zardzewiała rakieta. Ciekawe, po co zrobiono coś tak wielkiego? No, nie wiem, żeby polecić w kosmos? Cloud? Tu jest broń, świetnie. Zajrzymy do sklepu. Zapotrzebowanie na broń. Tak, mamy bardzo duże zapotrzebowanie na broń. Shotguna. Kupimy od razu dla... właśnie Vincenta. Złota obręcz, tu musimy kupić naprawdę ze 3 sztuki imu. Obręcz mocy, siła plus 10, witalność plus 10, magia plus 10, morale plus 10. Na razie nie. Tu na razie tego nie będziemy kupować. Nie? I oczywiście ekwipunek zmieniamy od razu. Złota obręcz, świetnie. Jest tam jeden punkt do materii. To mogę sobie włożyć coś właśnie. Enemiski weźmiemy w takim razie. I ekwipunek jeszcze baret. Tak samo. Złota obręcz daje więcej odporności i miejsce w ekwipunku. Może damy tego poisona jednak? Albo nie, detoksa damy. Damy detoksa. W końcu to jest postać wspomagająca. Shotgun. Super. Dużo daje. I od razu złota obręcz też. No i bardzo fajnie. To by się nic nie zmieniło. Świetny sklep. Dużo miał nowości. Czy dużo miał rzeczy fajnych. O, tutaj możemy wejść. Fajnie. Coś tu zrobić? Nie. To wychodzimy. Jeszcze będę musiał kupić troszkę przedmiotów. No właśnie, pewnie tutaj zrobimy zakupy. Witam w gospodzie Shangael, co? Kosztuje 100 dni. Tak, poproszę. Świetnie. To jest jakiś pewnie pub, może tutaj kupimy przedmioty. Może napije się pan czegoś? Opowiedz mi o mieście. Spotkaliście się już z kapitanem, jest on reprezentantem tego miasta, więc radzę wam z nim porozmawiać. Aha, okej. Okay. Nie jesteś zbyt gadatliwy. Co nie? Dobra, dużo takich smaczków tu jest. A nie, na górę nie mamy... Choć może na górze... Będą jakieś fanty, sorry, odbiło mi się. Jeszcze jakieś poukrywane rzeczy. Tu nic nie widzę. Tu też nic nie widzę. Strata czasu. Mogli coś dać. W takim razie idziemy na dół. Jeszcze tu jest jakiś szyld, to od razu wejdziemy sobie. O właśnie, sklep. Kolejny sklep. Sklepy lubię. To jest sklep z przedmiotami. No co ty? Napój. Duży napój. W takim razie, no tutaj sporo tych dużych napojów kupimy. 9. Pióro Feniksa. Tak samo, żeby minimum było 20. Etery. Jest to maksimum. 7. Do 10 dobić. Exit? Aha, exit pomaga chyba uciec z bitwy. Time, bariera. Nie, tego nie potrzebuję. Bariera by się przydała, ale...
dla Barreta. Może już nie mam kolejnego AL. Nie mam kolejnej materii AL, żeby dodać ją do całości. Coś jest? Nie. Duże pomieszczenie w ogóle. Czy duży dom? To w takim razie wychodzimy. I sprawdźmy jeszcze ten domek. Coś tu jest? Ostatnio w ogóle nic nie ma. Nigdzie. A co tobie? Mam strasznie się nudzę. Czy jest coś, co poprawi mi humor? No, ja ci nie pomogę. Spróbuj sobie dziewczyny. Dobra, tam byliśmy. Tu jest jeszcze jakaś chata. Ostatnio nie mam szczęścia do fantów. Co mi, dziadku, powiesz? Moim zdaniem jest rozbawianie ludzi z całego świata. Okej, okay, dobra, to... O, właśnie. Kto szuka, nie błądzi. Źródło mocy. Mam sporo tych broni, pierdół. Mogę to sprzedać. Chyba tak zrobimy niedługo. Wiecie, w następnym sklepie mniej więcej posprzedaję te wszystkie pierdółki, które tam mam. Przedmioty, inne megafony. A, już wiem, o co chodzi z tym megafonem. Megafon to jest broń dla... O, widzę jeszcze jakiś fant. Świder. Megafon to jest broń dla tego... No, naszego najdziwniejszego towarzysza, co gania z kotem na głowie. Dla niego to jest. Świder to jest broń dla Barreta. Sprawdźmy ją. Nie to. Punek, Barret. O co chodzi z tym świdrem? Podwójny. Wzrost podwójny. O. No ale nie mogę tego zamienić, bo mam tam zbyt dużo materii, która mi się przyda. Mimo, że mam wzrost podwójny. No. I wyszliśmy wreszcie na tyle. Widać na nim logo Shinry. Mały bronko. Piękna maszyna. Shinra zawsze zatrzymuje najpożyteczniejsze rzeczy dla siebie. Ukradnijmy go. Mogę czymś pomóc? Chcieliśmy go ukraść. Tak, może pani przynieść kluczyki. Nie, tylko go oglądamy. Jeśli chcecie go użyć, proszę zapytajcie kapitana. Kapitan powie, powinien być w rakiecie. Jestem Shera. A jak wy się nazywacie? Cloud. Jestem Barret, Avalanche. Vincent, jestem, a nieważne, wampirem. Więc nie jesteście z Shinry? Myślałem, że...